Wykorzystując informacje z kamery umieszczonej za lusterkiem wstecznym, system ostrzegania o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych wyświetla na tablicy wskaźników maksymalną dopuszczalną prędkość i ostrzega w przypadku jej przekroczenia. Gdy funkcja jest aktywna, ale nie wykryła żadnych znaków drogowych, na tablicy wskaźników zapala się taka kontrolka. Kiedy kamera wykryje znak ograniczenia prędkości lub towarzyszące mu znaki, zostaną one wyświetlone na tablicy wskaźników. Jeżeli znak drogowy nie zostanie dokładnie rozpoznany, będzie wyświetlany w następujący sposób. Gdy przekroczysz dozwoloną prędkość, zacznie migać obramowanie znaku wyświetlonego na tablicy wskaźników oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy ostrzegając o konieczności zwolnienia. Dodatkowo można ustawić ogranicznik prędkości uwzględniający prędkość wskazywaną przez znaki ograniczenia. Jeżeli obie funkcje są aktywne, nie ma możliwości ustawienia ogranicznika na wartości przekraczającej ograniczenie wskazywane przez znaki. Ponadto, jeżeli dozwolona prędkość się zmieni na inną niż ustawiona w ograniczniku prędkości, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby podwyższyć limit możliwy do osiągnięcia przez pojazd lub ten przycisk, aby obniżyć limit. Używane są także dane z systemu nawigacji w celu dokładniejszego wyświetlania ograniczeń prędkości, na przykład w razie deszczu lub przejeżdżania przez niebezpieczną strefę. Jeżeli dane z kamery nie są zgodne z danymi z systemu nawigacji, na tablicy wskaźników wyświetlane są dane uzyskane przez kamerę. Oprócz tego, podczas jazdy w kraju, w którym obowiązują inne jednostki miar, na tablicy wskaźników wyświetlane jest ograniczenie prędkości z odpowiednio przeliczoną wartością z wykorzystaniem danych z nawigacji. Ostrzeganie o przekroczeniu dozwolonej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych jest aktywowane domyślnie przy każdym uruchomieniu silnika. Można je jednak wyłączyć przy pomocy ekranu systemu EasyLink. Należy otworzyć menu ustawienia i wybrać kolejno pojazd, systemy, wspomagające kierownicę, rozpoznawanie znaków drogowych. Następnie w ustawieniu rozpoznawanie znaków drogowych należy wybrać opcję włącz lub wyłącz. Możliwe jest również włączanie i wyłączanie ostrzeżenia dźwiękowego w ustawieniu dźwięk przekroczenie prędkości oraz opcji wyświetl niebezpieczną strefę, która ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym zostało wykryte szczególne niebezpieczeństwo. W samochodzie bez ekranu systemu multimediów najpierw całkowicie zatrzymaj pojazd, a następnie naciśnij ten przycisk odpowiednią liczbę razy, aby przejść do menu pojazd, po czym potwierdź przyciskiem OK. Teraz naciśnij ten przycisk kilkukrotnie u góry lub na dole, aby przejść do menu ustawienia. Następnie należy nacisnąć OK, aby potwierdzić. W ten sam sposób przejdź do menu systemy wspomagające kierowcę. Potwierdź, po czym przejdź do ustawienia ostrzeżenie o przekroczonej prędkości i również potwierdź. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Do poprawnego działania układu jest konieczne niezakłócone pole widzenia kamery, to znaczy nie może ona być zalepiona błotem, śniegiem itd. W przypadku nieczytelności znaków, ich uszkodzenia lub niewłaściwego umiejscowienia funkcja może być czasowo niedostępna. Należy pamiętać, że układ ostrzegania o przekroczeniu dozwolonej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania ostrożności na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.